Witam Was serdecznie. Z tej strony Tomek Szczepanowicki, Bartnik. W tym odcinku chciałbym Wam pokazać pomieszczenie, które zaczynam remontować, żeby dostosować je do pracowni pszczelarskiej, potocznie nazywaną miedziarnią. Jest to pierwszy film z serii kilku filmów, w których będę pokazywał, na jakim etapie jestem. A ten film pierwszy będzie ogólnie o zamyśle, jak tutaj wszystko poustawiać, co bym chciał tutaj dodatkowego dorobić, ale to wszystko zobaczycie w filmie. Zapraszam do oglądania. Pomieszczenie to jest w sumie takie mieszkanie. Ma ono wymiary 4,65 na 6,10. Ma około 28 m kwadratowych. Tutaj za tą ścianą jest moja stolarnia. Wcześniej była tutaj podłoga z drewna, ale już się wysuszyła i ją po prostu zlikwidowałem. Każdy pszczelarz, który poważnie myśli o pasiece, myślę, że powinien mieć w miarę schludne pomieszczenie, w którym odwirowuje miód, pozyskuje różne produkty pszczele. Oczywiście jest to podyktowane pewnymi wymogami sanitarnymi, ale przede wszystkim szacunkiem do klienta, żeby jednak ten produkt był jak najwyższej jakości. W pszczelarstwie, chcący sprzedawać produkty pszczele, trzeba uzyskać albo sprzedaż bezpośrednią, albo rolniczy handel detaliczny. Sprzedaż bezpośrednia to oczywiście sprzedaż nieprzetworzonych produktów pszczelich, takich jak miód, pyłek, pierzga, propolis. A rolniczy handel detaliczny pozwala na przetwarzanie takich produktów pszczelich, czyli dodawanie na przykład jakichś orzechów czy liofilizowanych owoców. Nie będę dokładnie opisywał tych dwóch form, ale szczególnie restrykcyjnie jest SB, czyli sprzedaż bezpośrednia, bo do niej trzeba mieć dosyć dobrze dopracowaną pracownię, a RHD można po prostu u siebie w kuchni mieć zrobione. Co do pomieszczenia, jest wiadomo, pasuje spełnić kilka warunków sanitarnych. Przede wszystkim trzeba mieć zmywalne ściany. Niby ogólnie w przepisach jest, że 1,5 metra od podłogi powinno być zmywalnych ścian. Powinna być bieżąca woda, ciepła, zimna. Okno zabezpieczone odpowiednio moskitierą, żeby tutaj owady się nie dostawały. Trzeba mieć wentylację wykonaną. Oświetlenie dzienne. No, w przepisie jest, że powierzchnia podłogi powinna być w stosunku 1 do 8 ze światłem tutaj okna. U mnie jest to praktycznie na styk, ale jeszcze tutaj zrobię szklane drzwi i mam nadzieję, że to trochę poprawi. Oczywiście zrobię tutaj światło elektryczne. Trzeba mieć miejsce na ubrania wierzchnie, w których przychodzimy z zewnątrz, żeby mieć na zmianę. Trzeba mieć miejsce na leki dla pszczół, ale to wszystko Wam za chwilę opowiem. Jak ja tutaj to wszystko widzę? Tutaj widzicie ganek, który prowadzi do mojej miedziarni. Docelowo będę chciał tutaj podjechać autem dostawczym, które będzie miało pakę, na przykład jakiś Iveco Daily, i na tej pace po prostu będę miał podnośnik, którym będę mógł przenosić korpusy, przenosić paletę z cukrem czy małego mauzera do podkarmiania pszczół. Będę chciał tutaj takim autem podjechać i prosto tutaj zrobię drzwi, które umożliwią mi nałożenie na tą pakę auta taki podest, żeby paleciakiem sobie wjechać z taką paletą. Do mojego wiatrołapu są schody, więc ciężko byłoby tutaj nosić cokolwiek, szczególnie miód i ciężkie rzeczy, dlatego chcę wykonać takie rozwiązanie. Tutaj tą drewnianą konstrukcję wiatrołapu zlikwiduję, wymuruję od nowa. Tutaj wstawię nowe drzwi, takie sklepowe. Tutaj wstawię
kolejne drzwi sklepowe, żeby było tutaj dodatkowe światło. W tym wiatrołapie tutaj zrobię sobie tutaj szafę, która będzie na ubrania, może być tutaj na leki dla pszczół. To wszystko wyjdzie w praniu. Mam tutaj osobny licznik. Tutaj zrobię elektrykę odnośnie panelów fotowoltaicznych, ale to Wam za chwilę powiem, po co mi będą potrzebne. I patrząc tutaj na wprost, będą drzwi, które będą otwierane na zewnątrz, które umożliwią mi tutaj po prostu wjazd z paleciakiem, żeby również wjechać całą paletą, na przykład z cukrem, żeby tu go przechować, żeby również tutaj wjechać całą paletą ze słoikami. Jest to ładnie zapakowane, nie kurzy się i spokojnie mogę sobie taką paletą tutaj wjechać. No i teraz po kolei Wam pokażę, jak mniej więcej widzę ustawienie. Tutaj zaraz przy wejściu zrobię taką umywalkę do rąk, żeby była ona oddzielona całkiem od reszty umywalek. Wiadomo, że wchodzimy z zewnątrz, mamy brudne ręce, możemy je sobie tutaj umyć, nie mieszać brudu po prostu w umywalkach, gdzie myje się elementy urządzenia, sprzęt pszczelarski. Tutaj dalej umieszczę taki podgrzewacz do wody elektryczny. Zastanawiam się, czy, ale w razie W wypuszczę rurki na strych, żeby zrobić jednak płaszczowy, albo zrobię specjalne takie kaloryfery pomalowane na czarno na dachu, żeby mi podgrzewały wody, albo po prostu kilka paneli fotowoltaicznych, żeby grzałka elektryczna mi podgrzewała tą wodę, a panele w razie W, jeżeli by coś się stało z zasilaniem ogólnym, żeby miał jakiś dostęp do prądu. Tutaj dalej w rogu zrobię sobie basen taki gastronomiczny. Będzie on głęboki na jakieś 50 cm, szeroki na 60, długi na przykład 80 czy metr. Żebym mógł tutaj włożyć jakieś takie odstojniki, wiaderka, żebym mógł umyć paczki takie, które używam do trzymania ramek podczas, gdy po prostu zapcha mi się miodarka. Tutaj dalej wykonam blaty. Na tym blacie obok właśnie tej gastronomicznej wanny będzie zwykły zlew. Bo wiadomo, czasem, żeby się nie schylać, będę mógł coś umyć mniejszego w tym zlewie. Dalej będę miał tutaj blat, na przykład z możliwością, żeby przy nim usiąść, bo mógłbym na przykład tutaj matki pszczele sobie znakować, czy różne rzeczy takie precyzyjne robić. Tutaj dalej będę miał wzmocniony blat, wykonany z solidnych kantówek, żeby móc postawić tutaj na przykład 3 odstojniki 200-litrowe. Docelowo będę mógł nad nimi założyć sita stożkowe i wykonać pompę, która będzie tłoczyć mi miód z podmiodarki i będę mógł sobie rozlewać ten miód bezpośrednio do odstojników. Tutaj blat będzie miał specjalny rant, żeby łatwo było podstawić słoik do rozlewania pod zawór od odstojnika. Następnie tutaj na środku planuję mieć na przykład 2 palety, żeby na tych paletach ustawiać sobie słoiki z miodem. Mogę tutaj zrobić osobny taki miły, mały stolik do na przykład kremownicy, do takich różnych rzeczy. To będzie wszystko rozwojowe. Tutaj w rogu będę mógł sobie chować na przykład różne sprzęty, na przykład stół do odsklepiania. Tutaj widzicie prawdziwy skarb, jest to piec opalany drewnem, węglem. Można tutaj piec placki, można tutaj piec na dole chleb. No i oczywiście tutaj ugotować coś, więc ten piec będę chciał zostawić. Mam nadzieję, że nikt mi tego nie zakwestionuje. A jeżeli tak, no to po prostu go obuduję jakąś taką obudową, że będzie łatwo rozbieralna.
a w razie potrzeby jakiejś biedy, to można na tym piecu no, po prostu ugotować jedzenie. Tutaj kolejno będę miał miejsce, gdzie będę mógł tutaj na przykład w rogu postawić całą paletę wysoką ze słoikami. Tutaj obok też będę mógł na przykład postawić paletę na miód albo paletę na cukier, bo czasem wiadomo, że można kupić cukier taniej i taki cukier przechować sobie w miodziarni. Od strony technicznej, no to tutaj zostanie wykonana wylewka, żeby to wszystko wyrównać pod płytki. Oczywiście na środku zrobię sobie odpływ do wody. Na ścianach będą płytki 25x40, czyli 4 płytki mi wejdą i wyjdzie wysokość 1,60 m zmywalna. Resztę tutaj pomaluję taką zmywalną farbą, żeby oczywiście płytek nie ciągnąć do samej góry, bo to jest bez sensu. Oczywiście idąc po kosztach mógłbym tu w ogóle wymalować całkiem ściany, założyć gumolit, no ale jak mnie znacie, to lubię zrobić coś porządnie, żeby też cieszyło moje oko, bo jednak jeżeli coś robimy na poziomie, to róbmy to do końca. Tutaj elementy pieca sobie wymienię, te wszystkie metalowe, można je kupić z nierdzewki, odświeżyć trochę ten piec, więc myślę, że będzie się fajnie tutaj prezentował. No i oczywiście gdzieś musi stanąć miodarka. Miodarka myślę, że stanie tutaj, w zależności od tego, czy będzie stał tutaj miód. Wszystko będę chciał zrobić tak, żeby stało na paletach, żeby łatwo było to przewozić. Na środku tutaj będzie duży stół do sklepiania, żeby można było też odzyskać miód z odsklepin. Będzie sito, będzie spust na miód. Taki standardowy, jak myślę każdy ma. Może trochę przesadzam tym sanitaryzmem, ale chciałbym zrobić to na wysokim poziomie pod względem tego, że również chciałbym uzyskać rolniczy handel detaliczny, żeby przetwarzać na przykład różne owoce, warzywa. Mam spory sad jabłoniowy, jak wiecie. Mam też sporo śliw, węgierek, starych takich odmian. Niesamowicie z nich wychodzi dobre powidło. I ogólnie przetwarzać na poziomie gospodarstwa swojego. Jestem producentem rolnym, posiadam swój własny numer rolnika. I z tego miejsca też Was proszę o podpowiedzi, może macie jakieś fajne sugestie, może też macie pewną wiedzę na temat rolniczego handlu detalicznego, czy moje pomieszczenie tutaj spełni te wymogi. I oczywiście, czy równocześnie można mieć sprzedaż bezpośrednią, czy rolniczy handel detaliczny. Wiem, na jakich zasadach się to odbywa i też jeśli chodzi o ilościowe sprzedaży, ale pewnie u tego samego powiatowego weterynarza się to załatwia. Jeszcze nie wspomniałem, do pracy z żywnością trzeba mieć badania sanepidowskie. Ja takie wykonałem i nie mam przeciwwskazań do pracy z żywnością. Trochę chaotyczny ten film będzie pewnie, ale mówię, co mi po prostu na myśl przyjdzie. Nie powiedziałem o podłodze, na podłodze też będą płytki. Wszystko ładnie będzie wyłożone, wypoziomowane w taki sposób, żeby dało się swobodnie jeździć paleciakiem. W tym kącie wcześniej myślałem zrobić osobne pomieszczenie, żeby w nim zastosować grzanie, żeby można było podgrzać na przykład korpusy z miodem. Nieraz nie zdążymy odwirować korpusów w jeden dzień i na drugi dzień ten miód po prostu nam zrobi się gęstszy, bo będzie tutaj chłodniej. Wiadomo, że w ulu panuje temperatura powyżej 30 stopni, a tutaj jest to pomieszczenie, gdzie w lecie jest chłodniej, fajnie tutaj pracować. Jeszcze ewentualnie je ocieplę z zewnątrz. Ale zrezygnowałem z tego pomieszczenia, bo jednak no, sporo mi to miejsca zajmie. Również myślałem, żeby jednocześnie to pomieszczenie zrobić chłodnią, że na przykład po miodobraniach, żeby zastosować tutaj chłodnie i na przykład trzymać tam ramki z pierzgą czy z suszem, żeby motylica ich nie zjadła.
No ale przy tej ilości, co mam korpusów i ramek, postanowiłem jeszcze zrobić inne pomieszczenie, które będzie stricte taką chłodnią do właśnie przetrzymywania korpusów. Co do podgrzewania korpusów, no to myślę zrobić specjalne takie urządzonko, do którego będzie można wstawić na przykład tam nie wiem, z 30 ramek na raz, żeby troszkę podnieść ich temperaturę przed wirowaniem. Ale to wszystko sprawa rozwojowa. Dobra, to tyle będzie w tym filmie. Rzuciłem wam taki ogólny zarys, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że z tym wszystkim się wyrobię do czerwcowego miodobrania, bo przeważnie początkiem czerwca robię miodobranie pierwsze. Jest tu sporo pracy, ale myślę, że będzie warto i będzie to cieszyć moje oczy. Dobra, jeszcze raz was proszę o sugestie, czy moja wizja jest dobra. I dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia, cześć.